Że tego okiem się oprze, będzie elegancko. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, Damian przyjechał dzisiaj z wykładem o mocy biernej chyba. Siemano, tak. Zaczyna się temat mocy biernej, nie? Dla firm to już jest aktualny temat cały czas, a dla nas, dla prywatnych, no oby jak najdłużej nie było tego tematu. Tak, tak. Temat jest, tylko jeszcze nas za to nie kasują. Tak, bo wszystkie liczniki, które mamy powymieniane przy fotowoltaice już tą moc bierną liczą, tak? Liczą, oj, liczą. I to jest moc bierna pojemnościowa i indukcyjna. Mało kto wie, co to jest w ogóle ta moc bierna, nie? Także co tak, w skrócie można powiedzieć tak. Energie bierne są dwie, pojemnościowa i indukcyjna. Pojemnościowa to jest ta, którą firmy płacą od pierwszego kilowara, czyli cena tego jest 2,30 za kilowar. W kilowarach godziny, tak. Za pojemnościową płacą od razu, od pierwszej tam wygenerowanej tej pojemnościowej, a indukcyjna to jest taka, za którą się płaci powyżej, po przekroczeniu 40% mocy czynnej tej pobranej. Czyli indukcyjna nie jest taka zła, ale pojemnościowa jest po prostu od razu ona kasowana. Jedna i druga jest zła, tylko... Tylko kasują za pojemnością od razu. A tak, pojemnościową generują tak, wszystkie przetwornice, ładowarki, oświetlenie LED-owe, jakieś tam gorszej klasy. To wszystko to jest eko. Tak, wszystko co jest eko, to generuje ten. Tak, i co zauważyłem na mojej tutaj jednofazowej instalacji fotowoltaicznej, ta bierna się pojemnościowa generuje podczas produkcji fotowoltaiki. Zaraz tutaj pokażemy na wykresach, jak to się dzieje. Falowniki też właśnie. Falowniki generują tą bierną, tak? Tak, wszystkie pompy ciepła, co mamy, bo tutaj Damian ode mnie screenę brał, bo ją przerzucałem. Ja się na razie nie interesuję, bo mnie za to nie chcą kasować. Znaczy nie kasują, to nie wchodzę w temat, w tych moc całych, ale no niestety, tak jak wszystkie urządzenia, co w domu, a mam trochę tych monitorów energii, no i wszystko liczy tą moc bierną i całą tą złą moc liczy i jest tego sporo, jakby chciało policzyć tak naprawdę. W naszym przypadku jedyne wyjście to jest odcięcie od sieci w off-gridzie. Tak, jak jesteśmy w off-gridzie, to tej biernej nie generujemy, bo po prostu jesteśmy odcięci od sieci. Kręcimy tak? się na swoim, tak? Czyli możemy, mając magazyn energii, ograniczyć to... Większe pół roku tak naprawdę, latając na swoim, tak. Nie bawimy się tej energii. Mając nawet małą firmę i odpowiedniej mocy palownik, możemy się odciąć i tej biernej po prostu nie generujemy, nie? I nie jesteśmy obciążani za nią. Można ją oczywiście, tą bierną, zniwelować, montując kompensator mocy biernej. Też już zaczynam temat montaży takich urządzeń. Ale co pierwsze? Pierwsze trzeba sprawdzić. Co to są? Kompensator mocy biernej. Ale to kondensatory. To nie, to były baterie kondensatorów albo baterie dławików. A teraz już są kompensatory elektroniczne. To już teraz. Także jeżeli tylko. Ja to jestem jeszcze przed murzynami. Także to jest temat świeży, bo od początku tego roku dopiero podrożała ta moc bierna. W tamtym roku kosztowała 1,70 zł, dwa lata temu chyba było coś około 80 groszy, a w tym roku jest 2,30 za kilowar. Cena podskoczyła i ludziom w taryfie G, w taryfie C, bo w taryfie C, G nie, C, bo w taryfie C, ta firma, w taryfach C zaczęli po prostu pobierać te opłaty. No, Sławek też u siebie na kanale pokazuje, bo on ma firmę, jak to prognozy całą resztę przychodzi. Tylko on to w miarę stara się te wszystkie moce pilnować tam na firmie, żeby... Tak, on ma kompensator, także... No i też pokazuje, co ten kompensator po prostu to wszystko robi, nie? Tak. Ale ale od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć od monitoru, tak? Żeby sprawdzić sobie, ile tej mocy biernej w ogóle się generuje i czy w ogóle się generuje. I mamy tutaj rozwiązanie w postaci licznika. Najnowszy produkt. Lava Power pod aplikacją Lava, pod tą aplikację, co jest sterownik jako OZPV. I zaraz pokażemy, że fajnie widać te wykresy jednocześnie. Możemy sobie wygenerować. Monitor energii. Tak zwany, można powiedzieć, trójfazowy. Zakładamy na trzy fazy, ale tak jak ja mam... w starym systemie w supli, to po prostu możecie i po jednej fazie nawet podpiąć pod każde złącze, to nie przeszkadza, bo to co mam, przekładniki od tego są, także to nie ma znaczenia, czy będzie na jednej, czy na dwóch, czy na trzech fazach podpięte, nie ma znaczenia. Znaczenie jest, żeby było dobrze podpięte i żeby przekładniki były na odpowiedniej fazie. Także kolejny monitor energii, który się znajdzie u mnie, tylko nie ten akurat, dopiero od Zamela do mnie przyjedzie, to taki mamy pokazowy. Będzie mierzony u mnie cały dom właśnie pion. Będzie wymiana z Extalife właśnie na Lawę, bo Lawa lepiej to ogarnia. No widać wykresy po prostu. Tak, no i wykresy realnie robi do tych wszystkich mocy biernych i całej reszty. Jest przygotowana właśnie pod ten nowy system. Tak, dokładnie. Ciekawostka, zaraz pokażę jeszcze, widać też ceny godzinowe. No są pokazywane na bieżąco. Czemu nie?
Tutaj sobie oświetlenie, u mnie partyzantka jak zwykle. Ale, o, żarówka się spaliła. A! Ale prądu nie ma. Nie ma, jest. Za wysokie napięcie. Muszę sobie zmienić po prostu, spokojnie. Muszę sobie to jeszcze przerobić, żeby było. Masz taki dziwny różowy ekran, ale będzie widać, o, nawet widać fajnie. Także co my tu mamy? Co fajnie. Tu mamy? Dzisiaj mamy piątek. No, wybieramy sobie po prostu na naszym wykresie. Tu mamy wykres po prostu zużycia i oddawanej energii. W tej chwili to jest tylko moc czynna, ale zaznaczymy sobie jednocześnie energia czynna pobrana, energia czynna zwrócona, o, jest tu tego. Energia bierna indukcyjna i bierna pojemnościowa. I zaznaczymy sobie też ceny. Tak. I te parametry. Ci liczy, ile cię nie. By to kosztowało, czy jak? Teraz tak. Weźmiemy sobie, dzisiaj mamy początek dnia, no to cofniemy sobie na sobotę, na czwartek, sorry. I tak, czerwone słupki to jest energia czynna pobrana. Czyli ta energia, którą pobieramy. Normalnie zielone słupki to są to, co oddajemy, ale tak, tutaj to, mamy to takie, rozumiemy. Tak. I tutaj mamy pomarańczowe słupki. To jest akurat właśnie ta niekorzystna moc czynna bierna, przepraszam, moc bierna pojemnościowa. A, czyli wtedy, czyli kiedy widzisz, oddajemy widać, kiedy oddajemy prąd z fotowoltaiki, to tej biernej po prostu pojemnościowej. To robimy sobie tak kuku takie trochę. No niestety, nie? No, z jednej strony... W taryfach G nie tak źle, ale w taryfach firmowych... No i widzicie, ta kiedyś zbawienna fotowoltaika, teraz w tym samym momencie tak naprawdę no firma oddaje do sieci prąd i od razu za to płaci. Tak, bo generuje bierną. Jak nie ma urządzenia zainstalowanego, no to wtedy płaci za bierną. Właśnie, i to się, to nie jest o magazynach energii, ale tu jest właśnie ta autokonsumpcja maksymalna i zatrzymanie trochę energii u siebie, nie? Tak, możemy autokonsumpcję wykonać, energię zużywać, ale za bierną, jak nie pilnujemy, to płacimy, nie? Wiem. I to nie mało, bo 2,30 za kilowat to nie jest nie mało, nie? No to dla firmy, to ja tam nie wiem ile, po 3 zł teraz płacą normalnie za czynny. To zależy kto jaką ma taryfę, jaką umowę. No, ale to jest, no to ile to jest? To jest ponad 50% ceny. Jeszcze dodatkowo, tak? No, są obiekty, gdzie 50% ceny energii to jest energia bierna po prostu w firmach. Jak ktoś tego nie pilnuje, nie sprawdza. No to ty nie dość, że płacisz za energię, którą bierze sieci 100%, to jeszcze plus 50% płacisz za bierną, bo 150% tak. Płacisz za tą energię. Dokładnie. Za to, że oddajesz do sieci. Czyli montaż takiego monitora, prześwietlenie miesiąca i wszystko wiadomo o co chodzi. Czy jest ta bierna, czy nie ma jej, ile tej biernej jest. Rąbią na każdym kroku normalnie, jak tylko mówią. Ja się tym nie interesuję, nie siedzę w temacie, bo jeszcze nie kazał mi za to płacić, ale to widzę, no tak patrzyłem po swoich pompy ciepła najwięcej tak naprawdę. Tak, wrzucałeś mi screeny i podglądałem po prostu ile biernej jest. Bardzo duże ilości pompy ciepła wciągają, a o dziwo ładowanie auta elektrycznego generuje bardzo mało. Ta ładowarka akurat twoja bardzo mało, ale mam podgląd innej ładowarki. Aha, mówisz? I tak, mam podgląd. A to jest jedna z najtańszych ładowarek praktycznie jaka jest na rynku. Mam podgląd innej ładowarki też naszego znajomego. A czy ładowarka cegła, nie? To 50% też energii biernej jest, no nie, 100%. 100%. Aha. Czyli jeżeli 100%. Pobiera 50 kW energii czynnej, to 50 kW pobiera mocy biernej. I też tej właśnie pojemnościowej. Ale to też jest Renault. Bo on do Zoe ładował. Do Zoe, tak. Tak, tylko on ma trójfazową. Ma trójfazową, tak. Ja jednofazową ładowarkę i Kangurę ładuję. No trzeba mnie dalej, trzeba to zacząć obserwować, bo to się dopiero zaczyna ta obserwacja, nie? Powiem ci to, znaczy u mnie to cały czas jest, nie, bo tutaj akurat się ładuje i miga tam. Jeden z produktów Zomela i on to cały czas wszystko liczy na bieżąco, ale nie ma takich wykresów właśnie. Ciekawostka jeszcze, może pokażesz jeszcze, jest wykres cen godzinowych. O, no to, bo to lawa to nie tylko właśnie takie na dzisiejsze czasy. Zobacz, ta czarna cienka kreska, która jest, nie? Ta na dole. Tak? Ta na dole, to są ceny godzinowe, nie? Widać, że to jest czwartek, tak? Widać, że o godzinie to była godzina gdzieś, nie wiem, 14-15, no był jakby dolny szczyt, tak? Czyli najniższa cena energii. A jak zobacz, jak to fajnie się wszystko obrazuje razem z produkcją, widzisz? No to oczywiście. Widzisz, gdzie mamy produkcję, tu właśnie cena spada, nie? No niestety, na nowych zasadach tak już po prostu jest, mamy. I tu jest ten temat, który ja cały czas, słuchajcie, męczę. O, dzwonię, halo. Tu jest taki temat właśnie, który ja cały czas męczę, że w net billingu robimy rozproszoną fotowoltaikę, a najlepiej południowy wschód, południowy zachód, bo tak jak widzieliście, to jest na południe. Tak, to jest południowo, ale patrzymy na cenę energii. Do południa i po południu
cena energii już drożeje. Czyli to, co produkujecie rano i do południa i po południu produkujecie dla siebie i macie tanią energię w drogiej energii z sieci. A w południe was nie interesuje, bo i tak słońce cena jest wisiło, zera. I tutaj cena niska. No, była, dlatego mówię, dochodziło do zerowej ceny. Południe, wschód-zachód, instalacje południowy, wschód, południowy, zachód. Wszystko, co jest w pionie, to teraz się sprawdza rozproszoną właśnie fotowoltaikę w tym temacie. Bo wtedy możecie tej energii nawet biernej mniej, bo macie większą autokonsumpcję wtedy nawet. Mniej produkujecie, ale w dłuższym czasie. Przy wysyłaniu. No, mniej wysyłacie, no ale dalej idzie ta bierna, jakby nie było. Także trzeba zakładać monitor, sprawdzać, jak ktoś płaci. No, z tymi monitorami to będzie tak, wszystkie firmy to raczej na mus, bo to jest koszt monitora, to jest niespółmierny do rachunku tak naprawdę. Czasem jednodniowego. Tak, czasami tak jest. Dobrze ciągnie, tylko wtedy firma raczej jest to bardziej takie małe firmy, które nigdy nie były świadome tego, nie? No teraz robiłem pomiar. Nagle przychodziły rachunki i wiesz, i o co chodzi, nie? Prądu zużyłem tyle samo, a płacę trzy razy tyle, czy tam dwa razy tyle, nie? A tu zamierną cały czas cię robią, nie? Dokładnie. Także to jest ważne. Jeszcze za mnie zastanawiam, jaki tytuł teraz robił właśnie filmu, mniej więcej. No coś zbierne, nie? No coś, no nie, bo to takie zbiernej energii to za bardzo nikt nie wie, ale to jest bardzo powiązane z rachunkami, także będzie właśnie coś, ile zapłacić z energii bierną, bo coś takiego, no coś wymyślę tak naprawdę. Do mnie tego wpadł przelotem. Jak zawsze. Ale mile widziane zawsze, rozumiem, nie ma problemu. Zawsze coś ciekawego przywiezie ze sobą, coś pogadamy. Także co, wyczerpaliśmy temat na starcie. No tak. Resztę będziemy męczyć. Jak już lawa u mnie już druga, tak już będę pomału chyba musiał te systemy uruchomić, bo jako ZPV wisi, trzeba będzie to pewnie podłączyć chociaż testowo. Bardzo fajna sprawa na przykład z przekazywaniem instalacji, na przykład urządzenia komuś drugiemu. Ktoś, kto ma tylko drugą instalację, inaczej, aplikację taką samą. Ja mam lawę, ty masz lawę, tak? No. Ja tylko klikam, wpisuję twój adres e-mail i wysyłam ci zaproszenie i od razu już masz udostępnione u siebie. Nie? To jest to fajne dla instalatorów, że instalator montuje u siebie i klika udostępnia klientowi. No. Tak? No i fajnie, no to już tak powinno być, bo to powinno być coraz prościej zrobione, a nie tak. Tylko adres e-mail i... Siedzisz, wrzucasz, nie wrzucasz, jakieś zatwierdzasz, kombinujesz i takie czasy, że każdy szuka wygody. Dobra, coś jeszcze, panie? To na tyle. Panie Złoty, to na tyle. Razie na razie postraszyli, oby my nie musieli za energię bierną płacić, ale... Lisiki już są przygotowane, tak, nie? Tu wszystko jest przygotowane, żeby zrąbać ile tylko się da i na czym się da, także jak to mówiłem później, dwóch kolegów mówi tylko off-grid. Tak. Da się teraz. To jest rozwiązanie. Da się, ale no, w okresie właśnie tym, nie? W okresie od wiosny do jesieni. Tylko drugi temat jest taki, w net billingu już warto oddawać do sieci i tak, żeby przynajmniej na tą dystrybucję i te opłaty stałe obniżać. Tak. No już wiemy, bo już te rachunki są, ludzie mają po już ponad rok czasu mniej więcej to chyba jest, nie? Czy dwa lata już net billing działa? Nie pamiętam, ale już pokazują koledzy, że da się w net billingu i ja mam znajomych też, że jak mają właśnie południowy wschód, południowy zachód, jeszcze dokładają tej instalacji i powiem ci, wychodzi im bez magazynu, tylko fajnie rozproszona instalacja i wychodzi mu niewiele gorzej jak ja w net meteringu. Tak, no w zimie musi troszeczkę dopłacić. Oddajemy za grosze, ale potem trzeba jeszcze myśleć, w jakich tarifach odbierasz. Ale ma bardzo dużą autokonsumpcję, przez to, że instalacja jest rozproszona bardziej. Nie jest centralnie na południe, tylko jest rozproszona właśnie ta instalacja. I to też robi robotę, ale to na inny odcinek film. Także dobra. Dziękuję bardzo za informację. Do następnego. Mam nadzieję, że wam się przydało i co. Lecimy, słuchajcie, z tematem dalej.